No dobra, jestem, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę później pogramy sobie dzisiaj w betę Titanfalla 2. Beta, z tego co się zdążyłem zorientować, obejmuje dwie mapki multiplayerowe w dwóch trybach. Ja jeszcze kompletnie nie grałem, stwierdziłem, że poczekam na was i dopiero z wami sobie zagram. Jeśli ktoś z was, drodzy widzowie, ma dostęp do bety, to dawajcie znać, może się jakoś tam zgadamy i pogramy razem. Siema, siema, siema. Witam, witam, witam. Pre-alpha tech test. Ktoś tam pisał coś, że ma normalnie wolny dostęp do tego tech testa, co jest trochę dziwne, bo mi podesłano po prostu kod do tego. Aż pozwoliłem sobie odpisać. Dobra. Taki średni ten ostatni mi Pixelbox. Znaczy, wiesz co, Mr. Bobek, no trochę się z tobą zgodzę, ale to dlatego, że mi po prostu tematyka boxa nie podpasowała, a same gadżety były moim zdaniem fajne. Tylko po prostu tematyka nie za bardzo we mnie. Dobra, słuchajcie, zagram sobie jedną rundkę luźno, czy nawet może trening odpalę? Odpalę sobie trening, a zobaczmy, co tam mają do zaoferowania. Być może w treningu dowiemy się czegoś więcej, czego normalnie w grze bym się nie dowiedział. Na wstępie chciałbym też zaznaczyć, że nie grałem w Titanfall 1. Bo Titanfall 1 chyba w ogóle nie wyszedł na Playaka, nie? Był tylko na Xboxa i na PC-ta, jeśli dobrze kojarzę. Trening jest słaby, no na pewno jest słaby, tylko że chcemy się nauczyć, jednorazowo sobie zagramy, a potem będziemy już pykać normalnie na multiplayerze. A co z No Man's Sky? No nic z No Man's Sky, jest sobie gra, będę sobie grał jak będę miał czas. Tak, mam patrzeć na błyskające lampki, gdzie jest kolejna, na górze. Drugą stronę powoduje wychylenie głowy. Oślepili mnie tu w środku, dobra. Jak ja wysoko skaczę? Ja na 2 metry podskakuję do góry z miejsca. Lol. Dobra, kucam sobie, jest fajnie. Okej, okay, lecimy dalej. L3 się biega, czyli standard. Chociaż ja osobiście wolę bieganie pod R3, jeśli mam być szczery. Tu kolega, schodki. Jakieś ładne widoczki, latające kamyczki. Trochę mi to przypomina Assassin's Creed Revelations. Tak, w Revelations była to taka wyspa. A, tu się biega po tym. Zobaczmy, czy jestem w stanie to zrobić tak normalnie. W nowych Call of Duty jest coś takiego, nie? To takie wall ride'y. Biegnąc naciskam kółko, przytrzymuję slide. Dobrze, lecimy dalej. I to moje skoki. O, mam double jumpa. Nice, lubię gry z double jumpem. Ogólnie w Titanfall naprawdę zachęca mnie fakt, że to poruszanie się po mapie jest takie dynamiczne i te mapy są mocno wertykalne. Co to jest? Okej, okay, mam nadzieję, że to jest miecz, który będzie mógł dzierżyć mój mech, kiedy już takowy dorwę. Co to za gra? To jest Titanfall 2, czyli... to reload your weapon, bla bla bla, kwadrat. Titanfall 2 jest określane przez ludzi Call of Duty z mechami.
jestem w stanie powiedzieć, że nawet właściwie da się tak o tej grze powiedzieć. Może sterowanie precyzyjne na padzie. Damy radę. Dobra, jakaś inna broń. Jeszcze z tamtej. Dobra. Podejrzewam, że jest jakiś mały aim assist. Jeszcze sobie zobaczymy inne broń. O, coś ciężkiego. To właściwie mógłbym bez tego, bez celownika. Ej, co jest? Noscope'a nie trafiłem? Dobra, jest. On chyba znosi na dół mocno. Nie. Dobra, przymierzmy sobie. Dziwnie leci. Co my tu jeszcze mamy? To jest coś takiego, to jest coś takiego, to jest coś innego. R201. Jeszcze tamta została. Dobra. Sorry, nie zauważyłem. No dobra. Walić to. Gdzie on teraz iść? Wrócić do naszego kolegi czy jak? A, tam się drzwi otworzyły. Strzelanie na padzie, znaczy nie, wiesz co, precyzyjne celowanie na padzie jest dziwne. Dobra, minuta 45 powiedział? Chyba tak. Spróbujmy. Ja nie bardzo wiem, co ja mam tu zrobić, gdzie mam dotrzeć. Chyba górą mam iść. Dobra, dotarłem tutaj. Zrobię wślizg. Podwójny wyskok, gościa ściągam. Lecę z dwoma. Z trzema, czterema. Wielkie. Fuck, straciłem czas, ale dupa. Powinienem tu pójść. I tędy, dokładnie. Dobra, ale doleciałem. Trochę głupio, bo nie znałem trasy po prostu i dlatego nie wiedziałem, gdzie mam pójść. On idzie tędy z jakiegoś głupiego powodu, którego ja nie do końca rozumiem. Mogliśmy iść po prostu prawą ścianą, byłoby szybciej. No i tu jest koniec. No i zrobię to w tą minutę 45, jaką sobie życzył. Nawet dużo krócej, ale to nie jest jakiś rewelacyjny czas. Ja bym sobie nawet chętnie powtórzył, wiecie? Targets eliminated. Jednego zostawiłem. Spróbujmy jeszcze raz, tak z ciekawości, jak mi pójdzie. Dobra. Minuta 29 do pobicia. Mam nadzieję, że teraz nie przegapimy naszych celów. Dobra, prędkość. Kurwa. Tu czysto. Tu jeden. Tu czysto. Tu dwóch. Tu trzech. Dobra, próbujemy. Tylko nie wiem, gdzie przegapiłem tamtego jednego. To będzie dla mnie. Ciekawostka. Spróbujmy tędy. No i tu już jest finish. Ja nie wiem, gdzie jest ten ostatni koleś. Przegapiłem go gdzieś, nie mam do tego pojęcia gdzie. Dobra, kończmy to. W dupie. Rojcewicz zrobił to w 30 sekund. A Hakik 29. Dobra, co mam zrobić, żeby stary skończyć z tym? I'm ready to see what's next. Dobra, do góry. No tak, to był system jakiś tam wirtualny, testowy. No i możemy zaczynać. Czuję się gotowy. Accept.
Ale po klatkach daje ta animacja. Ale to jest filmik na szczęście tylko, oczywiście. I to jest filmik zrobiony tylko na tych testa, więc okej. Okay. Mam drobne podejrzenie, że ja będę wolał latać po prostu takim wesołym pamperkiem, a nie mechem. Ale podoba mi się ta prędkość w ogóle gracza. Grając mechem chyba tego się nie doświadcza. Cześć Krzesimira, cześć Adgat, witam. Adgat, akurat tak trafiłeś, że niespecjalnie będę chyba dzisiaj czytał czat, bo będę cały czas skupiony na grze, jednak to jest rozgrywka sieciowa. Ostatnich. Pomijając mechy. Czytam papryka, czytam. Ja zawsze staram się czytać wszystko i zwykle mi wychodzi. Czy Fury jeszcze kiedyś będzie? Mam nadzieję. Ja muszę po prostu znaleźć trochę więcej czasu. Znaczy ja zawsze mówię, że muszę znaleźć więcej czasu, a wiecie jak jest z tym czasem. Gier więcej wychodzi niż jestem w stanie przechodzić, więc sam nie wiem. A najgorsze jest to, że mimo, że wychodzi pierdyliard gier, to mi cały czas chce się grać w trzy dosłownie. W Overwatcha, w Rocket League i w Destiny. A Destiny niedługo będzie miało swój kolejny moment chwały, bo będzie przecież wychodzić kolejny duży dodatek, w który no już się powoli zaczynam hypować. Kolosser, a to dziwne, bo dostałem w mailu informację, że dostępne są dwa tryby na dwóch mapach. Ładnie to wygląda, co pokazywali, ale kompletnie nic z tego nie zrozumiałem. Czy w otwartą betę Battlefielda 1 mam zamiar grać? Mam zamiar ją przetestować, ale ja z Battlefieldami mam zwykle krótkie romanse. Ja tą grę odpalam, tak przy okazji premiery troszkę pogram, wbiję sobie tam jakiś 20 poziom i tyle mnie tam jest. Powiem wam, że naprawdę podoba mi się, jak wygląda ten Titanfall. Życzę mu dużo dobrego, bo jedynka chyba troszkę się źle przyjęła. Maserii nie grałem ostatnio, ale nie dlatego, że mi się nie chce grać, tylko dlatego, że nie miałem czasu. Podejrzewam, że... Nie wiem, czy w weekend, ale po weekendzie pogramy znowu w No Man's Sky'a. Ja bym chciałbym w ogóle teraz zrobić znowu taki półgodzinny materiał na YouTube'a, bo wiem, że prawda nie wszyscy widzowie oglądają mnie na streamach, więc chciałbym rzucić jak gdyby teraz jakiś taki materiał właśnie wyjęty ze środka, po tym jak już troszkę sobie rozwinąłem ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Closer, Ghost Marksman, Operator, Custom Layout 5, to jakaś musi być super klasa postaci, Custom Layout 5, Loadout, przepraszam. No zagramy sobie chyba na razie na początku tym Front Riflemanem, bo on widzę ma tego hooka do chwytania się ścianek, co jest mega spoko, ma wallhanga, czyli możemy zaczepiać się na ścianie, no a broń... Broń, nie będę narzekał, przyzwyczaj się do tego, co jest. Pokażcie mi Tytana. Ha, tak wygląda mój Titan. Mam dwa. Jest Ion i Scorch. Wydaje mi się, że to są znane już z pierwszej części gry, ale to oczywiście muszą się wypowiedzieć osoby, które w jedynkę grały. Dobra, no... Play! Co sobie będziemy żałować? Pilot vs. Pilot, Bounty Hunt, Amped Hardpoint.
Pilot versus Pilot. Niech będzie. Izuel, Last Cata sobie dzisiaj kupiłem. To jest American Golden IPA. Od Alebrowaru. Taki se, nie jest zły, ale też nie jest wyjątkowy. Jumping to location, dobra, zobaczmy. Apex Predators. Rozumiem, że to jest moja drużyna, moja grupa. A to jest mój przywódca duchowy, który oczywiście zostaje na statku i musi mi wskazywać wszystko nożem, który jest bezużyteczny na tym polu bitwy. Upsi! Dobra, nie ma kary za upadek, co jest fajne. Pójdę za moimi kompanami, bo ja kompletnie nie wiem, co mam tutaj robić. Dobra, wzleciałem sobie gdzieś na górę. Więc teren chyba dobry, o... Stąd ogarniam, ale nie, dobra. To mapy są chyba tutaj całkiem spore, słuchajcie, z prostego powodu. Tu się dużo lata i szybko się lata, więc te mapy muszą być duże. Dobra, półżytka mu zbiłem. Czy on tu jeszcze jest? Nie, gdzieś sobie poszedł. Nie widzę go kompletnie. Wbijemy do nich tutaj na teren. To chyba jest ich teren, ja nawet nie wiem właściwie. Gdzie tu są jakieś perki? Tu jest, mam tą linkę. O, jest koleś AFK, mogę go zabić. Mój pierwszy kill będzie AFK. Jest. Dobra, spróbujmy się gdzieś podczepić. Do czegoś się przyciągnąć.